Dzień dobry, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie na naszym spotkaniu takim administracyjnym. Chciałbym wszystkim powiedzieć, wszystkim tym, którzy dołączyliście się do nas, czy będziecie się w trakcie tego spotkania dołączać, że to jest bardzo ważna grupa. Ci ludzie, których tutaj widzicie, oni dzierżą w dłoniach bardzo ważne instrumenty i można powiedzieć, że dyrygują tym, jak będzie wyglądał tour de konstytucja.pl. To oni są odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądała trasa, gdzie będzie jechał tour bus. To oni się właśnie z Wami kontaktują, odbierają od Was maile, odbierają telefony, odbierają wszystkie inne potrzebne informacje do tego, żeby taka mapa powstała. Ale tyle ode mnie, celem wprowadzenia. Waldek, Kasia, Magda, Bartosz, zaraz powiedzą dwa słowa o sobie, ale poproszę najpierw Waldemara, bo to on między innymi, albo przede wszystkim, jest twórcą tej mapy, którą możecie zobaczyć, jak to wszystko działa. Zresztą to Waldemar Bukalski z Radomia, brawo Radom, jest człowiekiem, który stworzył także całą stronę www.tourdekonstytucja.pl. Człowiek, orkiestra. Waldek, twoje ręce. Opowiadaj proszę, jak to wygląda z twojej strony u ciebie. Orka na Ugorze i przyspieszanie przez ciebie wszystkich moich prac. To silna presja, ale udało się wszystko zakończyć. Strona internetowa to jest tylko tak naprawdę 20-30% tego, co kryje się za tą witryną, czyli część administracyjna, którą obsługuje Magda i Kasia i Bartek. No i mapa. Map jest kilka. Przede wszystkim jest mapa taka pomocnicza dla administracji. Mapa, na której będzie pokazywany torbus, gdzie on się znajduje w tej chwili, w danym momencie. Oczywiście cała trasa również, więc tych map tak naprawdę będzie kilka. Najważniejsza jest ta, gdzie w tej chwili jest tour de bus. To jest najistotniejsze. Dodatkowo mamy oczywiście cały system mailingu, z którego możemy korzystać, wysyłając praktycznie wiadomości do wszystkich osób. No i oczywiście zbiór różnego rodzaju dokumentów, grafik, plików muzycznych, które można pobrać ze strony, każdy organizator będzie mógł sobie. Pozwoli, że tylko powiem, że z ważnych plików, które się może przydać, to tam będziemy uzupełniać ulotki i tak dalej, ale też jest nagranie MP3, jeżeli chodzi o preambułę. Jeżeli ktoś by szukał, to tam właśnie może znaleźć. Mm-hmm, dokładnie. Także będziemy na pewno to uzupełniać. Strona oczywiście musi żyć, więc czekamy, ukażą się sprawy związane z mediami i zamieścimy tam również tego typu informacje. Natomiast, no cóż, moja jakby rola kończy się nad konserwacją i administracją, natomiast no dziewczyny przede wszystkim i Bartek, tak, oni tutaj są na pierwszej linii ognia. Ale to już powiedzą o sobie, słuchaj, ty masz GPS-a, po co ty masz tego GPS-a? Mam takie urządzenie GPS, które będzie zainstalowane turbusie. No przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie on się znajduje. To nie jest taki zwykły GPS, dlatego że ma funkcje również alarmowe. Będziemy mogli sobie dowiedzieć się, co się dzieje. Jeżeli cośkolwiek by się działo, a byłoby poza kontrolą, również to będziemy mieć. Więc przede wszystkim pozycjonowanie, gdzie jest turbus online, kiedy wyruszysz w trasę, gdzie on się znajduje. I to jest najistotniejsza rzecz, żebyśmy wiedzieli. Dokładność jest dosyć dobra, 2 metry. Oczywiście nie będziemy z tego korzystać aż tak na maksa. Z różnych względów. Ważne jest, w jakiej miejscowości się znajdziemy. Ewentualnie, żeby ktoś sobie sprawdził, no kiedy ten samochód dojedzie, kiedy Robert będzie u nas. Tak, zamierzam jeździć tym samochodem. Rzeczywiście mam nadzieję, że sił będzie mi wystarczyć na to wszystko, ale też o ten komfort i w miarę możliwości dojazd na te miejsca mają zadbać właśnie te 3 osoby pozostałe, które tutaj widzicie na zdjęciach. Magda, Katarzyna, Bartosz. Chciałbym Was zapytać, opowiadajcie z doświadczenia już, bo już je macie. No, czym się dokładnie zajmujecie? Jak wygląda sytuacja na froncie, jak się dzielicie między sobą tymi obowiązkami, czy współpracujecie, w czym i co jest najważniejsze, w czym mogą być, czy są pomocni ci, którzy się do Was zgłaszają, dzwonią czy mailują do Was, no i jakie największe przeszkody macie w tym planowaniu, czy zdarzają się też przyjemne może jakieś sytuacje przy rozmowach, może zacznijmy od Magdy. To ja na początek będę znowu niepokorna.
nie czuję się odpowiedzialna za to, jak będzie wyglądała trasa, dlatego no tak. Odpowiedzialne za to, jak będzie wyglądała trasa, są osoby, które przysyłają do nas zgłoszenia. Im więcej będzie tych zgłoszeń, tym bogatsza będzie ta trasa, tym będzie fajniejsza, tym wiele więcej miejsc odwiedzimy, więc od zaproszeń, które są do nas, zgłoszeń, a w zasadzie zaproszeń nas do siebie, od tego, to jest odpowiedzialność za tą trasę. Natomiast czuję się odpowiedzialna za komfort osób, które przysyłają do nas zgłoszenia, żeby planowany przez nich termin pokrywał się z tym, co ja mogę im zaoferować. Tych terminów w tej chwili jest już coraz mniej, nie ma co ukrywać, bo skoro mamy ponad 50 zgłoszeń, to jest 50% czasu już zajęte. W związku z tym ja jestem w niekomfortowej sytuacji, bo czasami muszę powiedzieć, że no niestety, no mimo szczerych chęci, termin, który jest zaproponowany przez lokalnego organizatora, jest nie do zrealizowania. Proponujemy wtedy inne, najbliższe temu, najbardziej osiągalne. Oczywiście wiele osób chciałoby, żeby to był piątek, sobota, a niestety piątek, sobota jest tylko dwa razy w tygodniu. Natomiast ważne, nie bójmy się. Słucham? Mówię, że w danej strefie mamy chyba dwa weekendy, tak nam wypada. Tak wypada. Natomiast nie ma co się bać organizowania wydarzeń również w dni powszednie, bo na przykład Zduńska Wola robi w dzień powszedni, bo jest to dzień targowy i wymyślili sobie, że wtedy najlepiej będzie zgromadzić ludzi, bo przecież też wiadomo, że my rozpropagowujemy to w ramach swojej tak zwanej bańki i przychodzą ludzie zainteresowani, ale wydarzenie ma również dotknąć, być słyszalne, widzialne przez ludzi, którzy przechodzą sobie obok gdzieś i chodzi o to, żeby ich zainteresować, więc taki dzień targowy jest świetnym momentem. Jest to, ja się nie spodziewałam, że ta praca będzie tak satysfakcjonująca, a jednocześnie tak obciążająca, bo fantastycznym doświadczeniem jest dostać, ja sprawdzam sobie takie rzeczy z ciekawości, bo uczę się również geografii, nie każdą miejscowość jestem w stanie określić, gdzie jest na mapie Polski, ale kiedy dostajemy na przykład zgłoszenie z miejscowości Gromadka, która ma 2,5 tysiąca mieszkańców, no to jest po prostu coś fantastycznego. Właśnie o takie super wydarzenia nam chodzi i mamy świadomość tego, że jak Robert tam dojedzie, to nie będzie dzikiego tłumu, ale to będą bardzo ważne osoby, które chciały zrobić właśnie w miejscowości Gromadka wydarzenie. Super, poczekaj chwileczkę, Magda. Waldy, jakbyś mógł w międzyczasie poszukać mapy ze strefami, będę ci wdzięczny, bo chciałbym Kasię zapytać, czy ty też masz takie przyjemne doświadczenia? Jak się dzielicie właśnie, dziewczyny? Bo przecież wy te spływają na jeden mail te informacje. Wyrywamy to sobie. Słucham? Walczymy o te zgłoszenia. Kasia, powiedz. Kasia z Radomia zresztą, no opowiadaj. Tak, to jest dla mnie w ogóle cudowne doświadczenie. Jestem wdzięczna, że właśnie dzięki Waldkowi, bo dołączyłam do Radomian dla demokracji. Trafiłam również na Roberta, na Magdę, na wielu wspaniałych ludzi. A jak się współpracuje z Magdą? Rewelacyjnie. Bartosz to mój syn, który technicznie też nam pomaga. Też ma swój udział w tym wszystkim. Bardzo miłe doświadczenia, bardzo mili ludzie. Większość z Państwa, z którymi się kontaktowałam telefonicznie, znaliście do tej pory mój głos, a Robert stwierdził, że czas nas wyciągnąć z cienia i pokazać Państwu. Tak jak powiedziała Magda, no niestety, chociażbyśmy, jak to wcześniej Robert powiedział, jakbyśmy nawet chcieli Państwu dobrze zrobić wszystkim, niestety nie uda się, więc bądźcie dla nas wyrozumiali. Staramy się ułożyć trasę maksymalnie, ponieważ... Przepraszam Ciebie, Kasiu, jeżeli pozwolisz na sekundę. Właśnie tutaj zobaczcie wszyscy na tą mapę. To są podzielone strefy. Odwołuję się do tego, o czym mówiła Magda. Odwołuję się do tego, o czym mówi w tej chwili Kasia. Jeżeli zgłaszacie się, zobaczcie, jakie są duże tereny. I teraz, jeżeli ktoś zgłosi się gdzieś w ostatniej chwili, a turbus będzie dojeżdżał już do końca strefy i będzie miał przekraczać strefę, no trudno jest, żeby wracać się kilkaset kilometrów wstecz i potem znowu pokonywać tą drogę. Szanujemy pieniądze, które od Was dostajemy. Pomagacie nam na zrzutce, wystawiacie na charytatywnych
Waldi, dzięki za mapę. Wystawiacie na charytatywnych aukcjach różne rzeczy, ale rzecz polega na tym, że no chcemy też i oszczędzić trochę tych kosztów, więc bądźcie wyrozumiali. Kasiu, proszę kończ, przepraszam. No i właśnie tu dotknąłeś tej sprawy, którą chciałam poruszyć, że dałeś na mnie niełatwe zadanie, bo nie dość, że kazałeś nam oszczędzać pieniądze, które nam dają darczyńcy. Prosiłem. Prosiłeś, dobrze. Więc jeszcze staramy się też oszczędzić czas, czyli optymalnie ułożyć trasę, żeby Robert mógł naprawdę dotrzeć do każdej miejscowości, do której tylko będzie możliwość i która się zgłosi. Więc jeżeli Państwo nam pomożecie w ułożeniu tej trasy, czasami się tylko zamienicie miejscami. Ja wiem, że znacie specyfikę swojego miasta, miasteczka, wsi i czasami Wam nie pasuje to, co proponujemy, ale weźcie pod uwagę, że wtedy jedna dodatkowa miejscowość może być ujęta po drodze. Zanim Ci, Bartosz, poproszę na słowo, to chciałbym też powiedzieć wszystkim, którzy nas oglądacie, nie martwcie się, proszę, o to, że nie macie, że jest mała miejscowość, że będzie Was 5 osób. Chcę wszystkich przekonać, że ja bardzo chętnie tam przyjadę, ja bardzo chętnie zrobię stamtąd relację, ja bardzo chętnie z Wami na ławce, jeżeli będzie taka możliwość, usiądę i z Wami porozmawiam, pomogę Wam też, czy poproszę jeszcze parę osób, żeby usiadły ze mną do tego busa, żeby Was wesprzeć. Nie przejmujcie się tym. To chodzi o to, żebyście byli chętni do tego, żeby się zgłosić i zaufajmy sobie wzajemnie, że naprawdę to nam się może udać. Bartosz, jak to u Ciebie wygląda? Znaczy ja tak naprawdę tutaj skupiłem się głównie na tych kwestiach technicznych, na powiedzmy obsłudze tej mapy, jeśli tak to mogę nazwać, ze względu na studia, na zajęcia, które są jednak dosyć rozrzucone w ciągu tygodnia. Natomiast co mogę powiedzieć z perspektywy swojej, to jest, mogę mieć właściwie prośbę, jeżeli mogę oczywiście, do osób zgłaszających, że jeżeli jest taka możliwość, jeżeli znacie dokładny adres, gdzie chcecie zorganizować dane wydarzenie, podajcie ten dokładny adres, bo już mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie powiedzmy miejsce wydarzenia to było Kraków i ulica była wpisana Kraków, tak? Więc ciężko jest wtedy jakoś ustalić, nie bardzo wiemy, do jakiego punktu ma ten bus zmierzać. To też zawsze jakoś tam, powiedzmy, komplikuje tworzenie tej mapy. Więc jeżeli tak naprawdę tutaj ze swojej perspektywy mogę mieć tylko taką prośbę, że po prostu podajcie nam dokładny adres w miarę możliwości, chociaż ulicę, już nie musi być dokładny numer, chociaż ulicę, żeby jakoś można było łatwiej tą mapą zarządzać tak naprawdę. I to jest chyba wszystko z mojej strony. Tak, to jest bardzo ważne. Właśnie tutaj też widzimy tą mapę taką techniczną. Tak to wygląda. W tej chwili jest tak rozłożony plan. Ruszamy z Radomia. No i tak jak wcześniej widzieliście na mapie, jedziemy na południowy wschód i potem ruszamy na zachód i robimy takie koło wybrzeżem i całą ścianę wschodnią, którą serdecznie zapraszamy do pracy. Patrząc na mapę, aż chce się powiedzieć brawo Śląsk. Śląsk jest mocarny, to widać rzeczywiście, ale ja jestem przekonany, że jeszcze wiele osób dojdzie z tym, żeby do nich dojechać. I mówię, nie martwcie się tym. Jak robicie wydarzenie, to też taka moja uwaga, jak robicie wydarzenie u siebie na Facebooku gdzieś i opisujecie, że takie będzie, zaproście Tour de Konstytucja, stronę do współudziału. Wtedy my, akceptując takie zaproszenie, wyświetli nam się to zaproszenie również na stronie i więcej osób będzie mogło zobaczyć, że to wydarzenie jest u Was, przez co być może ktoś dojedzie jeszcze Was wesprze, albo do Was zadzwoni i powie, o to ja też bym chciał, albo jakaś mniejsza grupa będzie chciała dołączyć, to wtedy będzie mogła z tego skorzystać. To na pewno są narzędzia, które nam ułatwią. Zmierzamy do końca. Waldemar, powiedz, jak wygląda sytuacja w Radomiu, bo to Radom miał zacząć 27 marca, ale COVID nie odpuszcza, jest no, bardzo groźna sytuacja, ale to nie przeszkadza, żeby się przygotowywać. Jak Radom? Macie gości? Nie słychać siebie, mikrofon masz wyłączony. Techniczny i nie wie, co robi. Tak, to znaczy ja mamy nadzieję, że będziemy mieli gości. Przygotowania dzięki moim przyjaciołom z Radomian dla Demokracji, z naszego stowarzyszenia, ale również osoby, które nas wspierają
Musieliśmy poinformować o przełożeniu terminu, ale już oczywiście działamy cały czas, jesteśmy przygotowani powiedzmy w 80%, ponieważ mamy trochę więcej czasu, więc chcemy trochę więcej atrakcji zapewnić. Tym bardziej, że czujemy ciężar tego, że będziemy pierwszym miastem, które odwiedzi Tour de Constitucja. Więc będziemy mieli znamienitych gości, musimy się do tego przygotować odpowiednio, jak i również chcemy zapewnić, tak jak wspomniałem, atrakcje również dla dzieci, bo na pewno 3 maja my organizowaliśmy, 2 maja zawsze Święto Flagi, w tym roku no, raczej tego nie zorganizujemy, wszystko zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W każdym bądź razie, jeżeli dzieci przyjdą 3, to na pewno nie odejdą z pustymi rękami i coś zrobimy. Tutaj jeżeli chodzi, jeszcze wracam do naszej tej pracy administracyjnej. Ja wczoraj rozpocząłem pracę nad połączeniem tych wydarzeń z kalendarzem KORD-u, tak żeby tam się automatycznie pokazały wszystkie wydarzenia, które będzie można śledzić. Oczywiście odwołania do Facebooka i tak dalej, te wszystkie rzeczy będą zapewnione i również strona będzie lekko przebudowana w momencie, kiedy wystartujemy. Wtedy będziecie mogli zobaczyć przynajmniej jedno zdjęcie zbiorowe z zakończenia w danej miejscowości. Nie chcemy zaśmiecać tego, znaczy, sorry, złe słowo, nie chcemy po prostu tej strony bardziej komplikować w grafiki, żeby ona była lekko, szybko się wczytywała, natomiast będą również oznaczone na mapie innym markerem, innym kolorem markery, gdzie już była konstytucja, a gdzie zmierzasz, gdzie najbliższa będzie. Również taka sprawa jeszcze techniczna, to co wspomniał Bartek, to jest bardzo istotne, bo faktycznie tak jest, że no i my zdajemy sobie również z tego sprawę, że wy wrzucacie wydarzenie, że chcecie zorganizować, a nie jesteście jeszcze w stanie nam pookreślić, gdzie to się znajduje. To przypominamy, żebyście nam przekazali to, gdzie to wydarzenie się odbędzie, żebyśmy tego nie musieli szukać na Facebooku. Dzięki, to są bardzo ważne informacje. Rozumiem, że będą też linki do tych wydarzeń, które się już odbyły i tam na tych wydarzeniach, jak załadujecie zdjęcia, jakieś filmy i tak dalej, to ktoś, kto będzie przeglądał, gdzie było wydarzenie, może zalinkować i sobie wejdzie i zobaczy po prostu, jak wyglądała w cudzysłowie impreza w danej grupie. Dokładnie. Czyli, tak. Dzięki. Słuchajcie, zatem czy jeszcze po jednym zdaniu na zakończenie, ktoś chce jeszcze coś dodać? Rozumiem, że mogę podsumowywać. Proszę, zatem... bądźcie elastyczni i wyrozumiali dla nas. Tak, bardzo was wszystkich o to proszę, bądźcie elastyczni, wyrozumiali, naprawdę wykonują kawał ciężkiej roboty, a co najważniejsze też, no, w związku z tym, że przełożyliśmy z 27 marca na 3 maja start, całe te zgłoszenia trzeba znowu ręcznie przenosić, trzeba uzgadnić terminy i tak dalej, kupę pracy. Ułatwicie też pracę, myślę, jeżeli wcześniej będą te zgłoszenia. Na ile oczywiście będzie to możliwe, bo wtedy łatwiej będzie to gdzieś pasować w tą kolej, gdzie ma jechać bus. Zdrowi jesteście? Jeszcze tak. Jeszcze. Świetnie. Wobec tego pozostawajcie zdrowi. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie. Dbajmy o siebie tak, żebyśmy zdrowi, szczęśliwi, mam nadzieję, w pełni sił spotkali się już wkrótce. No i co? Na zakończenie fajną muzę zapuszczam, bo po prostu ta muza jest idealna na taki koniec. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej. Silną Polskę dziś budować. Czytaj ją, Konstytucję. Czytaj ją, Konstytucję. Gdy ją łamią, naginają, depczą, szarpią, rozrywają. Ty jej bronisz, protestujesz, przykładem pokazujesz. Szanuj ją, Konstytucję. Szanuj ją, Konstytucję.
posiada, równowagę zaprowadza, by minister z prezydentem nie trudnili się przekrętem. Kochaj ją, konstytucję. Kochaj ją, kochaj ją, konstytucję. Dziękuję wszystkim bardzo, do zobaczenia. Będziemy się spotykali oczywiście jeszcze i będziemy rozmawiali co i jak. Cześć.